dziękuję Ci dzisiaj. Również, jak powiedziałem na samym początku naszej debaty, Państwo będziecie mieli tą możliwość zadania pytania, ale to później, po tych trzech turach, tych pytaniach, o które kandydaci też już wcześniej zostali uprzedzeni. Więc przechodząc od tego pierwszego pytania i tematu dotyczącego ekologii, chcielibyśmy podjąć drugi ważny problem, mianowicie problem transportu publicznego. Jak wiadomo, no jest to jeden z większych problemów, jeśli chodzi o nasz region. Tak jak możemy się cieszyć, jeśli chodzi o inwestycje drogowe i drogą ekspresową S52, drogą, tak zwaną Wiślanką, prawda, czyli drogę łączącą Wisłę z Katowicami, niewielka odległość jest również do autostrada 1, A4. Tak, jeśli chodzi o transport publiczny, no jest to dość istotny problem, na pewno problem dotykający również miasta Cieszyna. Chodzi tutaj przede wszystkim o tak naprawdę brak połączeń kolejowych. One oczywiście są, no ale nie takiej liczbie na pewno jak nas, mieszkańców tej ziemi cieszyńskiej by satysfakcjonowało, a na pewno nie ma tego połączenia i bardzo wiele ludzi domaga się tego, aby podjąć tutaj pewne decyzje, jeśli chodzi o linię kolejową 190, prawda, czyli linię łączącą Cieszyn z Bielskiem Białym. Więc pytanie do Państwa jest następujące, w jaki sposób Państwo chcecie doprowadzić do poprawy transportu publicznego w naszym regionie, w jaki sposób Sejmik Województwa Śląskiego, Samorząd Wojewódzki może tutaj swoimi decyzjami spowodować, że ten transport publiczny będzie na wyższym poziomie i ludzie będą mogli z niego korzystać, co na pewno też będzie miało wpływ, tak jak Państwo żeście powiedzieli, również i na ekologię, prawda? Ten temat, który przed chwileczką został poruszony przez Państwa. Bardzo proszę o odpowiedzi na to pytanie, tak, w takiej samej kolejności jak przed chwileczką, czyli Pan Tomasz Janik, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Przywilej miejsca numer jeden. Proszę Państwa, to wszyscy wiemy tutaj, że nie tylko mieszkańcom Cieszyna i okolicy linii brakuje, mieszkańcom Bielska Białej również, bo jak Państwo wiecie, Cieszyn dla wszystkich jest takim oknem na świat albo na Europę i to nie tylko jeśli chodzi o to, żeby szybko wyjechać za granicę, czy to na weekend, czy na wczasy, ale też uzyskać połączenie ze znacznie lepiej rozwiniętymi połączeniami kolejowymi, między innymi w Czechach. Dlatego tu uważam, że patrząc z punktu widzenia tylko sejmiku, już nie naszego lokalnego znowu, trzeba zwiększyć wsparcie finansowe i dla kolei śląskich, dla innych przewoźników, żeby zachęcić do otwarcia tych połączeń, a one myślę z czasem same zyskają na popularności i zaczną się w większym stopniu być rentowne, aczkolwiek pewno nigdy rentowne nie będą. To o tym wszyscy wiemy. Również powiem, że w ramach naszego programu miejskiego w wyborach stawiamy duży nacisk na inteligentny transport w mieście, na rozwój. Tutaj akurat znowu patrzyłbym pozytywniej na duże miasta, rozwój sieci wypożyczalni, bo zahaczamy ekologię, prawda, w tym przypadku wypożyczalni, czy to rowerów, czy elektrycznych pojazdów. Pewno z Chin moglibyśmy brać, chociaż Ustrój się nam nie podoba, to jednak przykłady, jak można takie sieci rozwijać i myślę, że wsparcie dla tego typu inicjatyw na polu komunikacji, transportu ze strony sejmiku może naprawdę dużo zmienić. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Andrzeja Molina, reprezentującego Koalicję Obywatelską, Platforma Nowoczesna. Komunikacja kolejowa może nam naprawdę bardzo dużo pomóc w rozwiązaniu w niejednym problemie, który również naszego terenu tutaj dotyczy. Przede wszystkim rewitalizacja linii, dokończenie rewitalizacji linii na odcinku Chybie, Skoczów, Wisła, Cieszyn. Chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na właśnie budowę postulowanego przystanku Cieszyn Uniwersytet, co zachęci z pewnością młodzież ze Śląska do korzystania z naszej oferty Uniwersytetu Śląskiego. Powrót tematu i konieczna realizacja odcinka Bielsko-Skoczów, co poprawa techniczna, stanu technicznego tej linii myślę, że pozwoliłaby na powrót do rozmów z kolejami czeskimi, co bardzo istotnie by poprawiło tutaj nasz transport. Kolejna sprawa, no to powiat będzie się na pewno zmagał tutaj z tym tematem komunikacji publicznej. Dla uczniów naszego regionu byłoby świetna taka pętla po linii Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Chybie, Zebrzydowice, Cieszyn, żeby pociąg tak jeździł w jedną czy też w drugą stronę
i w tym momencie no, oferta edukacyjna Cieszyna zdecydowanie bardziej byłaby wykorzystana, bo młodzież z terenu Drogomyśl, Strumień, Hybie, która wybiera teraz inne powiaty, mogłaby skorzystać z oferty cieszyńskiej. Na pewno warto powrócić do tematu, który przed wojną był już zgłaszany, czyli połączenie Wisły Głębiec ze Zwardoniem. Turystycznie, widokowo, naprawdę piękna trasa, która by mogła pozwolić na rozwój zarówno cieszyńskiego, jak i żywieckiego. Myślę, że tutaj jeszcze temat jeden poruszę, to pociągi Intercity, które jeżdżą w okresie weekendowym do Wisły. Należałoby dążyć do tego i przekonać koleje, by z kolei w tygodniu te pociągi jeździły do Cieszyna, bo wiem, że koleje jednak zdecydowanie bardziej myślą o rozmowach z miastami powiatowymi na Cieszyn, a to też by zwiększyło relacje. Bardzo dziękuję. I do zabrania głosu i odpowiedzi na pytanie proszę panią Agnieszkę Lawek-Kochanowską, reprezentującą partię Razem. Tak. To samorząd odpowiada za komunikację kolejową, jak i autobusową. Z naszego punktu widzenia powinniśmy inwestować w kolej, jak i w autobusy. Właśnie dlatego kolej nie wszędzie dochodzi, a wykluczenie transportowe, które jest faktem, które jest faktem w Polsce. Proszę wyobrazić, że 13 milionów Polaków nie ma, żyje w gminach, które nie mają w ogóle żadnego połączenia. Samorząd w ogóle nie organizuje żadnego połączenia. To są olbrzymie skutki społeczne, bo i to są narzędzia, posiadanie transportu i zawiadywanie to jest narzędzie, które pomaga także w rozwoju rejonu, jak i mieszkańców, mieszkanek. To przecież sami doskonale wiemy, zresztą to nawet badania pokazują, że w rejonach, w których nie ma transportu publicznego, zaraz zwiększa się bezrobocie. W zasadzie to też i Cieszyn też dotyka. A zatem jest to koniecznością, aby uruchomić i zmodernizować kolej właśnie tą Cieszyn-Bielsko-Białą, jak i dalej do Żywca, jak i dalej za granicę, więc to, żeby też wchodzilibyśmy także w możliwość rozmów także międzynarodowych, ale także rozmów z innymi województwami, jak z Małopolską. Przecież dojazd do Krakowa jest możliwy z Cieszyna, a to by też umożliwiło. Przecież ostatnio była, wczoraj chyba była nawet debata z ludźmi, którzy mieszkają z Cieszyna, a mieszkają w Krakowie i którzy tam wyraźnie zaznaczają, że nie mają jak powrócić po prostu do miasta, więc to także byłoby i nam pomogło w ogóle w organizowaniu i stwarzaniu dobrego życia w mieście. Więc jest to tak. I no i właśnie ta komunikacja autobusowa. My uważamy, że samorząd wojewódzki, samorząd sejmikowy może stworzyć na przykład autobusy na zasadzie kolei śląskiej, czyli to się nazywa zbiorczo, powiedzmy bus śląski, i który by zapewniał kontakty, wiem, zapewniałby kontakty i dojazdy i sieć transportową właśnie autobusową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Zimowska. Kukiz 15. Myślę, że trzeba by zawalczyć o jakość dróg, zwiększyć ilość busików w godzinach szczytów, zmniejszyć ceny dla młodzieży szkolnej. No i cóż, tyle mam do powiedzenia więcej. Dziękuję bardzo. Pan Artur Lach, Wolność w samorządzie. Dziękuję. Problem braku połączeń między Cieszynem a Bielskiem, a Cieszynem a Katowicami. No, według mnie wynika z braku zainteresowania transportem publicznym. Przed chwilą, przed rozpoczęciem tej debaty miałem przyjemność rozmawiać z panem prowadzącym na temat miejsc parkingowych tutaj w Cieszynie. Brak miejsc parkingowych oznacza dwie rzeczy. Albo tych miejsc parkingowych jest zbyt mało, to faktycznie może być prawdą, bo tego akurat dobra nigdy za wiele. A druga przyczyna, no po prostu ludzie wygodniej podróżować im samochodami niż komunikacją miejską, która czasami jest zatłoczona, spełnia takie normy, jakie byśmy sobie nie życzyli. Samochody więc dużo po prostu wygodniej. Co do, wracając jeszcze raz do tych połączeń między Bielskiem a Katowicami. Rynek działa w ten sposób, że kiedy jest potrzeba konsumenta na przykładowo taką usługę jak transport, przedsiębiorca ją zaspokaja. Skoro na linii
Bielsko-Biała, Cieszyn i Katowice kursuje, jeśli dobrze pamiętam, dwóch przedsiębiorców, to znaczy, że tyle wystarcza. Chyba możemy rozmawiać jako sejmik z przedsiębiorcami o tworzeniu dodatkowych linii, ale to oni ocenią, czy te linie są rentowne, bo jaki sens jest tworzenia kolejnych transportów publicznych, które będą nierentowne i będą dotowane z pieniędzy publicznych, z naszych pieniędzy. Co do rewitalizacji linii kolejowej numer 190, jest to odcinek przede wszystkim 22-kilometrowy na trasie Cieszyn-Bielsko-Biała. Jeśli znajdą się pieniądze ze środków Unii Europejskiej, faktycznie poprę taki wniosek rewitalizacji tej linii, bo rozumiem, że skrócenie drogi z Cieszyna do Bielska do tych szacunkowych 40 minut jest mieszkańcom potrzebne, więc powinniśmy ich w tej kwestii wysłuchać. Tak jak w każdej innej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan Kawulow. Ja myślę, zacznę od tej linii właśnie kolejowej, ponieważ no, od kilku lat biorę udział w tych rozmowach. Wielkie ukłony wobec burmistrza Ryszarda Macury, starosty Janusza Króla, którzy działają. Proszę Państwa, to jest bardzo przykre, co powiem. Bo poprzednie spotkanie, które pół roku temu powiedziało wprost, jeżeli te i te warunki będą spełnione, to będzie przywrócone, bo to akurat środki unijne są na całe zadanie w tym, tam, tego. W tej chwili niestety dostałem pismo w zeszłym tygodniu od pana burmistrza. Pytanie do pana marszałka, czy to jest prawda, że ta linia jednak nie jest ujęta w planie wojewódzkim, a inne są ujęte, tak? Więc czeka na odpowiedź, też oczywiście na sesji będę to pytanie zadawał. W czym jest problem troszeczkę? W zarządzie województwa na dzień dzisiejszy, gdzie jest no, koalicja Platforma, PSL, RASZ, nie ma ani jednego od 10 lat przedstawiciela tak zwanego tutaj naszego regionu, tak? Czyli Bielska, Żywca, Cieszyna, tak? I niestety, jeżeli ta koalicja wybra, to tak będzie nadal. Czyli będzie marszałek Saługa i będą osoby z aglomeracji. Więc tutaj bardzo jest ważne, żeby ten skład zarządu się zmienił. A jeśli chodzi o transport ten publiczny, tutaj ma zdanie zupełnie odmienne od kolegi, bo jeżeli my na dzień dzisiejszy dopłacamy do tak zwanych przewozów regionalnych, czyli do kolei, z której korzysta około połowę mieszkańców, około 2 milionów, bo to są od tych aż po tego, to przepraszam, dlaczego nie dopłacić do linii autobusowej Cieszyn-Katowice jedną setną tej ceny, tak? I niech jeździ autobus co godzinę normalnie, gdzie można siąść, postawić walizkę, tak? Ja się nie godzę na to jako radny stąd, że do mieszkańców Tychów i tak dalej dopłacamy do transportu publicznego, a do tych Cieszyna akurat już nie. Oczywiście po wybudowaniu linii kolejowej i tak dalej, gdzie te warunki trzeba... I ten problem, ten drugi autobus jest do rozwiązania od razu. To znaczy tylko i wyłącznie z przewodnikami rozmawiamy, oczekujemy w przetargu takich autobusów, oni nam wykażą pewną stratę, bo ją wykażą, może jej nie wykażą, może właśnie te większe autobusy spowodują większą ilość podróżnych i może za pół roku te linie się staną rentowne. Ale na początek trzeba podjąć ryzyko gospodarcze, żeby ludziom umożliwić dojazd do Katowic, bo albo to jest nasza stolica, albo nie. To nie jest tylko stolica dla mieszkańców Będzina, Tychów, ale również dla Cieszyna. I my mamy prawo do właściwej komunikacji publicznej z tym ośrodkiem. Dziękuję. Już nie? Tak jak poprzednim razem, jeśli Państwo chcielibyście się odnieść do którejś z wypowiedzi, to jest potem teraz szansa. Ja bym chętnie, bo tak, ta linia autobusowa się do Pana chce się zwrócić. To co się dzieje w takim razie, że takiej linii autobusowej Cieszyn Katowice nie tworzycie? Bo zarząd się na to nie zgadza. Zarząd, bo to jest w decyzji, żebyśmy rozumieli naszą rolę radnych i zarządu. Mhm. Sejmik to jest organ uchwałodawczy. Zarząd jest organem wykonawczym, czyli wszelkie umowy, decyzje finansowe za wyjątkiem budżetu są podejmowane w zarządzie. Więc jeżeli na przykład zarząd powie jutro, że tą linię dofinansuje, to my akurat to zaakceptujemy. Ale jeżeli takiego wniosku nie złoży zarząd, to my go nie będziemy analizować. Tak przy okazji taka jest rola też radnego, żebyśmy wiedzieli, że nasze możliwości są, no są tutaj, wiem, że pan Molin też jest radnym powiatowym, więc doskonale wie, jakie są, jak ważne jest, żeby w zarządzie były osoby, które chcą naszego dobra. Dziękuję bardzo, pan Andrzej Molin. Ja chciałem tylko odnieść się do tego tematu, który kolega, tego poglądu, który kolega mówił o tym, że ludzie wybierają wygodne środki komunikacji, w związku z tym jeżdżą samochodami. Ja tu podkreślam jeszcze raz ten aspekt, który sygnalizowałem. Koleje są niezmiernie, połączenia kolejowe są niezmiernie potrzebne młodzieży szkolnej, aby miała dostęp
do edukacji. Oni jeszcze samochodami nie wszyscy jeżdżą, bo jeszcze nie są dorośli. I pamiętajmy też o ludziach najbiedniejszych, którzy nie mają samochodu, o ludziach starych, gdzie nasza średnia wieku naszego społeczeństwa bardzo się idzie do góry, pnie, to nie wszyscy mają prawo jazdy, nie wszyscy mogą jeździć tymi samochodami. To tylko tyle. I tylko jeszcze uzupełniając, przepraszam tylko, bo tutaj jeszcze, jeśli można, to później pan Tomasz Janik. Ja chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedno, ponieważ kandydujemy do sejmiku. Nie patrzcie państwo na nas jako osoby, które, tak jak powiedział pan Kawulok, nic nie mogą, bo zarząd wszystkim kieruje. Rolą sejmiku jest tak, ustalić budżet, podjąć takie uchwały, żeby nakierować zarząd na odpowiednie działania. I to nie jest tak, że myślę, że mimo wszystko sejmik ma większą tutaj moc sprawczą niż organ wykonawczy, jakim jest zarząd. Dziękuję. Dziękuję, tak panu. Jeśli mogę, 15 sekund. Wracając do odpowiedzi pana Molina. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy, jeszcze 5 lat temu, osoby do Warszawy jeździły samochodami. Dzisiaj jeżdżą pociągiem, bo ceny są podobne, a o wiele lepiej mi 2,5 godziny czytać gazetę, niż za kierownicą siedzieć tak. I my musimy do tego komfortu dojść z Katowicami, z Bielskiem i wtedy chętnie odstawimy samochody. Oczywiście. I ekologicznie, i ekonomicznie, ze wszelkim miar, ale zróbmy alternatywą publiczną. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan Artur. Mam pytanie do pana. Mówi pan, że te linie mogą kiedyś w przyszłości zacząć będzie rentowne. Jak mi pan wskaże jakiekolwiek mieście w Polsce jakąś konkretną rentowność konkretnej linii, która praktycznie nie trzeba do niej dopłacać, zarania dodatkowo na siebie. Ja absolutnie tutaj nie mogę skończyć. Dziękuję bardzo. A pan tutaj zarzucał mi, że trzymam się partyjności. No to dlaczego startujecie z szyldów Platformy, z PiS-u? Skoro to jest nieważne, no to dlaczego nie tworzymy komitetu wyborczych osobnych, na przykład w Wolni dla mieszkańców w Cieszyna? Ja mówię, pan może tam ja w ogóle tak króciutko, jeśli mogę. Ja jestem cały czas przekonany, że my tutaj mamy mówić o transporcie publicznym międzymiastowym. Tak. Bo to jest gestia sejmiku. Ja oczywiście nie będę mówił o transporcie pierwszym w Cieszynie, dlatego ja absolutnie się nie wypowiadam to, co pan oczekuje ode mnie na temat transportu miejskiego. Ja mówię o transporcie międzymiastowym, za który odpowiada Sejm. A to jest transport Cieszyn-Katowice. W Skoczowie, w Bielsku, to jest inny temat debaty. To jest jak gdyby jedna sprawa. A dlaczego startuję z Szyldu Prawa i Sprawiedliwości? Bo w tej partii jestem od 2004 roku. Na różnych, że tak powiem, pozycjach. Robię uczciwie, co do mnie należy. I dlaczego miałbym się wstydzić tej partii? Dziękuję bardzo. I jeszcze szybciutko, jeśli mogę prosić o odpowiedź pan Andrzej Molin. Ja nie zarzucałem panu partyjności. Każdy sobie należy do partii, do której chce należeć i szanuje jego poglądy. Ja tylko mówię, żebyśmy się tutaj skupili na merytorycznej dyskusji, a później też próbowali, jeżeli się dostaniemy wspólnie, czego życzę moim tutaj współrozmówcom, właśnie, żebyśmy znowu razem ze sobą współpracowali. Zresztą widzicie państwo, że ja nie wiem, ja widzę jakąś dużą zbieżność poglądu pomiędzy Janem Kawulokiem a mną, a są to przecież partie, które w opozycji są i nie stoi to nic na przeszkodzie, żeby mając doświadczenie w samorządach, bo proszę państwa, jeżeli dłużej się popracuje, to też trochę to spojrzenie jest inne. I stąd chyba też wiele naszych wspólnych poglądów na widzenia rozwiązań problemów widzimy bardzo podobnie. Dziękuję bardzo. Myślę, że powolutku będziemy przechodzić do trzeciego tematu.